Witam Was w kolejnym odcinku poradnika poświęconego celownikom optycznym. Mam nadzieję, że w poprzednim pomogliśmy Wam wybrać odpowiedni celownik do Waszego karabinka. Ja już też mam wybrane celowniki do moich karabinków i czas je zamontować. Celowniki będziemy montować na mocnym karabinku sprężynowym oraz na karabinku PCP. Zapytacie, dlaczego dwa karabinki? Bo przecież montaż to montaż. Ale jest pewien mały niuans, który różni montaże celowników na tych karabinkach i o nim za chwilę Wam opowiem. Przed zamontowaniem celownika na Waszym karabinku musicie jeszcze wybrać urządzenie, które połączy karabinek z celownikiem, potocznie zwane montażem. Ja przyjąłem taką zasadę, oczywiście nie wszyscy muszą się z nią zgadzać, że do wiatrówek sprężynowych stosuję montaż jednoczęściowy, czyli dwie obejmy zamontowane na jednym korpusie, który będziemy montować na szynie montażowej wiatrówki. Natomiast do wiatrówek bezodrzutowych, czyli wiatrówek PCP, stosuję montaże dwuczęściowe, gdzie każda obejma stanowi osobny element montażu. Często sama budowa wiatrówek PCP wymusza użycie montażu dwuczęściowego. Ważne jest, aby Wasz montaż do wiatrówki sprężynowej posiadał tzw. kołek stopujący, czyli pionową śrubę, którą można wkręcić w otwór pod kołek stopujący znajdujący się na szynie montażowej wiatrówki. Musicie pamiętać, żeby dobrać również montaż pod względem średnicy tubusu lunety. W tej chwili lunety występują w dwóch standardach. 1 cal, czyli 2,54 cm oraz 30 mm. Jeśli będziecie kupować lunetę wraz z montażem na przykład w sklepie militaria.pl, wówczas sprzedawca dobierze Wam montaż odpowiedni do średnicy tubusu Waszej lunety. Natomiast jeżeli będziecie kupować osobno, pamiętajcie, aby obejmy miały właśnie odpowiednią średnicę. 1 cal lub 30 mm. No dobrze, dobraliśmy montaż do naszego karabinka i naszej lunety, a więc przystępujemy do samego procesu zamontowania celownika optycznego na karabinku. Nie bójcie się, wcale to nie jest bardzo trudne, a ja postaram Wam się pokazać to w taki sposób, aby było jak najłatwiej. Cały proces zrobimy krok po kroku, tak abyście dokładnie widzieli, co będę robił. Po pierwsze, od montażu odkręcamy górne części obejm lunety. Luzujemy śrubki zacisku na korpusie montażu, tak abyśmy mogli swobodnie umieścić montaż na szynie montażowej karabinka. Upewniamy się, czy nasz kołek stopujący jest wyraźnie wyczuwalny pod palcem. Jeżeli nie, należy go trochę wykręcić. Umieszczamy nasz montaż na szynie montażowej karabinka. Upewniamy się, czy kołek dokładnie trafił w otwór pod kołek. Zacisk montażu nie jest w tej chwili dokręcony, a ja mam problem z przesunięciem montażu w przód, tył na karabinku. Następnie dokręcamy śruby zacisku montażu na karabinku. Teraz upewniam się, czy zacisk montażu dobrze objął szynę montażową oraz dokręcam kołek stopujący. Dokręcamy teraz śruby zacisku. Najlepiej jakbyście to robili sukcesywnie i naprzemiennie. Tak więc środkowa śruba do lekkiego oporu, a następnie prawa i lewa. I znowu środkowa śruba i dwie pozostałe. Pamiętajcie, aby dokręcić śruby do mocnego oporu, ale niezbyt mocno, abyście nie zerwali gwintu lub śruby. Pierwsza część montażu lunety zakończona. Nasz montaż stoi już na karabinku. Teraz zajmiemy się zamontowaniem celownika. Proces zamontowania montażu dwuczęściowego jest podobny. Wszystkie czynności po prostu wykonujecie osobno dla dwóch obejm. Pamiętajcie jednak, aby obejma z kołkiem stopującym znalazła się z tyłu. Zresztą z reguły w tym miejscu znajduje się otwór pod kołek stopujący na szynie karabinka. No to montujemy nasz celownik. Kładziemy lunetę na naszym montażu, oczywiście obiektywem do przodu. Upewniamy się, czy dobrze leży oraz czy mamy możliwość przesuwania jej w przód i tył na montażu. Następnie zakładamy górne części naszych obejm oraz będziemy delikatnie wkręcać śrubki.
Jak widzieliście, właściwie tylko lekko złapałem nasze obejmy śrubkami. Cały czas mam możliwość przesuwania lunety w przód i tył oraz kręcenia wokół osi. Bardzo Was proszę, żebyście się teraz mocno skoncentrowali, ponieważ następuje bardzo ważny moment montażu naszego celownika. Bierzemy nasz karabinek, przyjmujemy jak najwygodniejszą pozycję strzelecką. Stopka w dołku strzeleckim, policzek oparty o poduszkę policzkową na kolbie, jeżeli takowa się znajduje. I będziemy ustawiać odległość lunety od oka. Pamiętajcie, że ustawienie odległości od oka musi być wykonane bardzo dokładnie. Żebyście podczas celowania nie musieli nienaturalnie przybliżać bądź oddalać głowy od okularu celownika. Odległość od oka mam już ustawioną prawidłowo. Teraz przystąpię do ustawienia pionu krzyża celowniczego. To kolejne bardzo ważne ustawienie, ponieważ bez tego nie dokonacie dokładnego przystrzelania celownika. Ja do tego celu używam takiej niewielkiej poziomiczki, którą w postaci breloczka kupiłem w markecie budowlanym. W związku z tym, że mam zaokrągloną powierzchnię przykrywki wieży celownika, odkręcam ją. Kładę moją poziomicę. Jak widać, wskazanie nie jest prawidłowe. Ustawiam poziom i w tej chwili krzyż celowniczy powinien zostać ustawiony prawidłowo. Jeżeli nie macie takiej poziomiczki, to możecie na przykład wykorzystać architekturę. Ściany zawsze są proste. Jeżeli ustawicie sobie na przykład pion krzyża na narożnik budynku, wówczas to ustawienie powinno być w miarę prawidłowe. Mamy ustawioną odległość od oka naszego celownika, mamy ustawiony pion krzyża, możemy przystąpić do dokręcenia obejm naszego montażu. I tutaj również uwaga, róbcie to naprzemiennie i stopniowo, nie od razu do końca. Jeśli macie tak jak ja tutaj cztery śruby na jednej obejmie, to dokręcajcie śruby po skosie. Po trochę aż do całkowitego oporu i pamiętajcie, nic na siłę, abyście nie ukręcili śruby i nie uszkodzili montażu. Po prostu dokręcanie śrub do całkowitego oporu z niewielką siłą przy końcu w zupełności wystarczy. Czasami zdarza się tak, że kupujecie lunetę z zamontowanym już montażem, tak jak w przypadku tej oto lunety Waltera. Sam proces wygląda podobnie. Montujemy lunetę na szynie, dokręcamy śruby zacisku na szynie montażowej, luzujemy śrubki obejm lunety, ustawiamy odległość od oka, ustawiamy pion krzyża celowniczego, dokręcamy śruby obejm. Teraz pozostaje jeszcze ostatnie sprawdzenie. Składam się do strzału. Oko momentalnie wyłapuje pełne światło lunety. Krzyż jest pionowo. Nasze celowniki zostały zamontowane. Lunety stoją na karabinkach. Na mnie pozostaje nic innego, jak zakończyć ten odcinek. A już w następnym przeniesiemy się w teren i pokażemy Wam, jak prawidłowo przystrzelać karabinek z zamontowaną lunetą. Wymontujcie Wasze celowniki, a w międzyczasie zajrzyjcie na nasz YouTube, na nasz Facebook, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia!